Witam was tutaj, cześć, tam Zosz i zapraszam was na kolejny odcinek Cities Skylines z PlayStation 4 Mass Transit i Green Cities, oczywiście już chciałem zapomnieć o nim. I tak, jak pamiętacie, było ostatnio bardzo dużo live'ów z tego i oto miasteczka. Wystrzeliliśmy rakiety, zbudowaliśmy tą wyspę na live'ach. Osoby, które nie były na live'ach, to serdecznie zapraszam do obejrzenia zapisów, oczywiście one są. I to tak właściwie tyle, dużo nie kręciliśmy tutaj w mieście. Jedyne co tutaj jest, trochę powiększyliśmy tą dzielnicę, którą dzisiaj się oczywiście będziemy jeszcze zajmować. I to tyle, nie no, dobra, jeszcze tutaj trochę przemysł trochę powiększyliśmy. Ale tak właściwie to dużo nie kręciliśmy przy mieście. No bo tak jak mówiłem, chodziło głównie i wyłącznie o tą wyspę, której jestem naprawdę bardzo zadowolony. I z tego co mi się wydaje, już kolejna rakieta jest przygotowywana. Poczekaj, zobaczmy. Jedzie już nasz przemysł, więc co tu dużo mówić. Dobra, to tak. Co dużo mówić. Dzisiaj zajmiemy się tutaj dalej budową tejże dzielnicy. I nie tylko. Do czego, co będzie dzisiaj, to sami zobaczycie, bo jeszcze sam nie wiem, do czego dotrzemy. Natomiast tak, na pewno to co ja już teraz w tej chwili widzę, to tak, mamy tutaj kolejkę linową, której trochę zapomniałem, że ona tutaj jest. No ale bardzo dobrze, że ona tutaj jest. Na pewno powiększymy sobie teraz tą dzielnicę IT. Bo ona tutaj jest, co nie. Jest popyt na przemysł teoretycznie, ale chyba na pewno część z was już wie, że jak jest popyt na przemysł, to oni chcą biura albo przemysł. To nie jest tak, że oni tylko chcą jedno. Oni chcą jedno lub drugie. I tak, po pierwsze, zanim to i owo, to nasza kolej linowa musi trochę zmienić naszą tutaj wycieczkę. Ponieważ oni tutaj naprawdę bardzo ciekawie tutaj jechali, ale... Ale umówmy się, oni nie chcą, żeby oni tutaj jechali przez naszą środek dzielnicy. Chociaż całkiem ciekawe, ja w ogóle z nich korzysta. Zaraz zobaczymy. Na pewno będą musieli tutaj jakoś tak trochę bardziej skręcić. O, dokładnie. Nie też jakoś tam strasznie, co nie? I tutaj będzie już sobie normalnie powinno to jechać bezproblemowo. Czymś trochę podwyższymy, aby też jechało trochę ciekawiej. O, tu widzę wagonik. To znaczy, że jesteśmy całkiem blisko tego. Dobra, tutaj dotąd. I tu będziesz zjeżdżać, i tu będziesz przejeżdżać, tak jak to było przed chwilą. Dobra, tak, w ogóle przyspieszę trochę czas. Mamy dużo focy i dzisiaj tym się zajmiemy też. Będziemy sobie powoli rozwijać nasze miasteczko. Poczekaj, czy tutaj jest dzielnica? Jest dzielnica. Natomiast to byłoby trochę nudne, jakbyśmy tylko tym się zajmowali oczywiście. Zajmiemy się też monumentami. A mianowicie zdobywaniem tych monumentów, których jeszcze nie mamy. Po pierwsze, to jest strasznie trudne. Wszystko na 4%. Ale dobra, spróbujemy. Poczekaj, tylko przez ile tygodni? Bo pamiętam, że przez parę tygodni trzeba to zrobić. Spróbujemy to zrobić. Spróbujemy. Jak zaraz popyt już padł, to spróbujemy to zrobić, ale zobaczmy najpierw przez ile tygodni, gdzie to było, w kamieniach milowych. Trzeba to tak podtrzymać. Nie, łuk triumfalny. Kasyno to będzie kiedy indziej, nie. Co to jest? Stan konta poniżej minus 1, statua zakupów, ale dobry. Tego, w scenariuszach to jest bardzo, tego chyba nigdy się nie da zrobić. Przez 23 tygodni, o kurde. Czemu? Będzie trudno. Będzie trudno, tak. Dlatego ja tak bardzo teraz zbieram tą forsę, aby później można było trochę nią odstrzelić od tego. Tak, tutaj ogólnie, jak może część z was wie, mamy nasze nowoczesne tutaj te handle i to wszystko. Nowoczesny handel i nowoczesne mieszkania. Tak, jakoś tak to się nazywa. Ogólnie jak handel będzie się chciał budować, to ja jeszcze w innym miejscu go tutaj wrzucę. Ale póki co tak, daliśmy, żeby tutaj się też budował handel, ponieważ jakiś ten bio handel też by się przydał, bo tutaj jak budujemy te damy samowystarczalne, to one lubią właśnie tego typu rzeczy, a ja lubię dawać naszym mieszkańcom to, czego by chcieli. I jak dobrze się domyślacie, oni nie mają tu żadnej komunikacji, tym się dzisiaj może zajmiemy. Czemu może? Ponieważ może nas nie będzie na to po prostu stać. Spróbujemy z tym, zanim do tego dojdziemy, to spróbujemy jeszcze jedną rzecz zrobić. Dobra, tak. Najpierw wykorzystamy nasz cały popyt, który póki co mamy. Zrobimy to oczywiście na sposób, żeby nie było. Spróbujemy trochę przechytrzyć Cities Skylines, chociaż
Już tak trochę trudne. Tak troszeczkę trudne. Dobra, tak, tutaj, tutaj trochę dajmy jeszcze ulicy. Tutaj, dobra, no i powinno być co 50 stron, bo tutaj będą jeszcze promy. Jakieś będziemy podłączyć. Tak, i to jest najłatwiejszy transport chyba z tej dzielnicy, tak mi się coś wydaje. No ma ile osób przeszło? 12 stąd. Stąd tutaj, ile korzysta z osób? Z tego 8, a z tutaj tej końcowej 32, z tego najwięcej. Ci wszyscy chyba tutaj jadą po prostu. Można coś z tego wyciągnąć, coś tego typu. I to zrobimy oczywiście w ciągu dnia, więc przyspieszmy czas, aby dobić do dnia, bo w trakcie nocy trochę to jest trudno robić. Tak, i to jest jeden budynek, który byśmy dzisiaj zrobili. Drugi budynek jest to. Wskaźnik przedsiębiorczości ponad 50%. To jest dosyć łatwe, tak? Gorzej z tym, że jeżeli dobrze pamiętam, to trzeba jeszcze utrzymać przez też właśnie jakiś tam czas. Poczekaj, znajdźmy to. Utrzymanie przez 5 tygodni. No, to nie jest jeszcze tak źle. Trzeba wyłączyć po prostu wszystkie komunikaty policji i się cieszyć. No i kolejne te tutaj, te właśnie te. No to trzeba będzie na nie już trochę więcej wyczekać, aby na nie dotrzeć. Ale tak jak możecie się domyślać, po prostu chciałbym poza kosmiczna wina też oczywiście, ale to będzie później przy naszym kolejnym lotnisku. Park biznesowy na pewno, znaczy nie, czekaj, to jest park biznesowy, to właśnie to teraz będziemy teraz robić. Sąd to też, centrum medyczne właśnie, eleganckie centrum. Rzecz Hadronów. Tutaj pewnie jakoś jeszcze inaczej. Krypta Dnia Zagłady i ultra nowoczesne zakłady recyklingu. Wszystkie te monumenty, skromnie powiedziawszy, chciałbym postawić. No i tak, do centrum medycznego, jak zrobimy sąd, to będzie nawet dzisiaj można to postawić. Zderzacz Hadronów również, jeżeli będzie przestępczość chyba. Albo nawet, zresztą pamiętam. Kosmiczna winda to jest od tak pyk. Projekt Eden, potrzebujemy dużo handlu, więc na razie się jeszcze tymi monumentami nie. Krypta Dnia Zagłady, trzeba rozegrać wszystkie scenariusze i je wygrać. Więc poczekamy sobie na to. I ultra nowoczesny zakład recyklingu. Potrzebujemy dużo handlu bi eko. Eko. I właśnie teraz tym będziemy się bardziej zajmować niż tutaj nawet tą całą resztą. Swoją drogą, ja mam dziwne przecież, że te dwa budynki nie są w ogóle podłączone do drogi. Nie jakby, ale takie jakieś mam dziwne odczucie. Dlatego tutaj może jest właśnie ktoś umarł. O, jedzie już od razu, zobaczcie, pojazd komunalny. Chyba miał po drodze. Chyba tak. Chyba rzeczywiście miał naprawdę całkiem blisko do tego. No, dobra. Ale, no dobra. To tak, jesteśmy na minusie, a jeszcze nie włączyliśmy tego, no dobra. No. Jakoś nie jestem z tego zadowolony. A tego nie chciałem nabić w nocy. W ciągu dnia też fajnie spróbować zrobić. Dobra, jak jest tutaj z tym parkiem ogólnie? Okej. Rozumiem, że jadą tutaj ludzie. To jest dosyć przyjemnie. Kolejnym rzeczą, jaką trzeba tu zrobić. Tak, jeszcze nie mam pomysłu w ogóle, jaką tu komunikację zrobić, jakby to się zastanawiał. Nie, naprawdę, bo wiem, że tutaj naprawdę trzeba jakieś fajne coś byśmy im wcisnęli. Nie wiem, czy kolej jednoszynowa, metro. Metra dawno w ogóle się nie zajmowałem metrem. To też jest faktem. Ale jeżeli jest kolej jednoszynowa, to nie ma metra. To musicie się nauczyć. Jest albo jedno, albo drugie, bo to nie ma sensu, jak jest to i to, bo to jest bardzo podobne, powiem tak, powiem pytanie. To jest naprawdę, to jest bardzo podobne do siebie, jedno i drugie, więc ten mi się tak bardzo nie zajmuje. No, dlatego nie lubię tego stawiać jednego do drugiego. No, to idzie to. A, dobra, wy potrzebujecie, no tak. Tak, ogólnie też z prądem tutaj jesteśmy na maksa ustawieni. Okej, poczekajcie, zapisywanie, gdy dobra. Tak, teraz dopiero przyszliśmy jeszcze jeden pomysł. Możemy na maksa zejść z produkcją prądu, jak produkujemy tak dużo. Jeszcze będzie więcej zysku. O 39 tysięcy. Teraz jak mi wyskoczyło, to jest coś tu nieźle. Dobra, poczekajcie, zejdźmy z tym. Zróbmy to. Kurde. Jak ja tego nie lubię. W ogóle to też taksówki trzeba się tym zająć. Bo taksówki w naszym. Ogólnie we wszystkich moich miastach to jest poziom padakowaty. Kurde, nie, to oni tutaj coś zepsuły, bo lekko przesunę już palec i napadzie i już od razu źle. Nie no, proszę cię. Może nawet zejść połowa naszej aktualnej mocy i tak będzie dobrze. 4 teraz produkujesz. Jest i tak zaje dobrze.
Poczekaj, zetknijmy. Zetknijmy. Produkujemy już i tak 4000, potrzebujemy 2. No właśnie, więcej jest i tak dobrze. Produkuje o dokładnie 4000 MW, plus jakieś tam jeszcze inne rzeczy. Utrzymanie to jest teraz 4000, więc nie wiem, czekaj, ile normalnie kosztuje ten budynek? Normalnie zużywa 8, dawa, no to o połowę mniej ciągniemy to. To i tak lepiej, bo nie wykorzystywaliśmy tej energii. Dobra, to wracając do tego, czy my tutaj już daliśmy, żebyście się budowali? Tak, możecie się już budować. Czy dzielnica pokrywa was? Dobra. No jakby was nie pokrywało, to tak. Tu ogólnie ta dzielnica, ta tutaj teraz co budujemy, to będzie tutaj to całe zajmować. To właśnie taka nowa, fajna właśnie będzie tutaj się działo. Nie, fajnie, że to... Mamy 143 tysiące, więc to jest naprawdę dosyć duże już miasto. To nie jest takie... To już jest dosyć duże. A, no właśnie, zapomniałem o tej autostradzie. Was trzeba tu oczywiście puścić w dół. I tu podłączyć z tym. Dobra, bo byłoby rzeczywiście nieprzyjemnie, jakby to tak wyglądało teraz cały czas. Dobra, już jest dobrze. Bo tak, bo jaką my tu możemy komunikację tak właściwie? Bo kolej inną mam, to już by tutaj macie. To nie wiem. Autobus. Rozumieć przystanki albo stworzyć linię autobusową. Przystanki autobusowe muszą tworzyć pętle. Autobusy są wysyłane za jezdni w sposób automatyczny, ale ten zdjęcie mnie rozwaliło. O kurcze, poczekajcie. No bo nie, dawa, to nie było takie aż. Pokaż jakieś fajne jeszcze. To jest dobre. Poczekaj. Nie, dobra, tutaj już nic nie ma. No, ciekawe. Dobra. Tak jak mówiłem, mamy autobusy. Tylko że autobusy to ja wypuszczam zazwyczaj z takich... No z tego typu hubów, co nie? Tu żadnego takiego nie ma tak w ogóle. Ej, teraz dopiero to zauważyłem. Najbliższy hub jest tutaj wykorzystany w pełni, na full. Tym trzeba byłoby się tu zająć. Bo tu nie mają skąd autobusy tak właściwie wyjeżdżać. Znaczy ogólnie ta cała część miasta to jest jeszcze taka nowa. Taka dla mnie, co nie, ale... tu może będzie trzeba właśnie zainwestować w kolej jednoszynową, która stąd będzie pojeżdżać, nie wiem, gdzieś tutaj sobie coś takiego postawimy. No może nie kończę tutaj. Gdzieś tutaj. I będzie tutaj się właśnie rozjeżdżało to całe fajne. A może to jest pomysł? To może być to. Bo bambaje to sobie jeżdżą już tu w pośrodku, tak? I tutaj na razie ich więcej nie chcę wymontowywać, bo bambaje są tak wszędzie, tylko nie. Metro. No metro... No tak, jak mówiłem, albo metro, albo kolej jednoszynowa. Jeżeli pójdziemy w tą kolej jednoszynową, no to... To ewentualnie gdzieś tam jedna stacja metra. Pociągów tu bym nie stawiał. Bo wiem, że co prawda tutaj naprawdę nasz dworzec to jeszcze przyjmie na klatę, nie chcę wiedzieć ile, jeżeli byśmy chcieli. Że tu jeszcze nie można naprawdę dużo pociągu puścić, no to jest jeszcze dzielnica prawie cała niewykorzystana, tutaj jest tyle miejsca. Ale to jest z danych powodów, tak? To nie jest tak, że tak po prostu. Promy tu będą podpływać, sterowców, no one trochę hałasu robią po pierwsze. I na razie tutaj ich nie chciałem żadnych wciskać, więc może nie. Kolej jednoszynowa, no i kolej linowa to i tak już jest na razie w tej dzielnicy, więc to tyle, jeżeli chodzi o to. No a gdzie jest nasze słońce? A tam jest słońce, a gdzie jest księżyc? Nie, tu jest słońce. Okej, mamy wschód słońca. Znaczy, że... To znaczy... Wiecie co to znaczy? To znaczy dużo forcy. I tak, jak się tą właśnie procedurę? Wchodzi się do zakładki podatki i się podciąga wszystkie na maksa. 29 to jest maks? Myślałem, że więcej. Myślałem, że no nie wiem, z 30. No, nie pamiętam ile było wcześniej, to jest mój błąd. I się puszcza play. Dopóki się nie buntują, jest dobrze. I jeszcze się nie buntują. A ja zarabiam 150 tysięcy. Czekajcie, to sobie w ogóle wyburzymy, tak? W sensie, no bo jak są puste, to ja już to zamieniam na... znaczy na jedną... na dwie kryokrypty. Znaczy na jedną kryokryptę. I na krematorium. I dookoła się możecie budować ludzie. No, poczekajcie, dajmy im jeszcze chwilę. Dajmy im jeszcze chwilę, żeby zrozumieli swój błąd, czemu tak późno zareagowali.
Mamy już 2 miliony, ale szybko. Dobra, poczekajcie. Gdzie był ten długi cmentarz? Dobra. Dajmy sobie... Nie, to... czekaj, to... Dobra. I to... Dajmy jeszcze sobie chwilę. Zobaczcie, całe miasto mówi, że za duże podatki. Jak to 30? Czy wy widzicie ten mały na dole? Poczekajcie, ja sobie zrobię tego screenshota. Czy wy widzicie, ile ja teraz zarabiam na tydzień? 682 tysiące! To jest ludzie, dawa, ale dużo ludzi się wprowadza. Nie, koniec, koniec. Nie ma czasu nim zjechać. Nie, nie, nie. Tak, i teraz je właśnie zjeżdżamy do tych... Ile tam było? Ile ten to chciało? Poczekajcie. Nie to, nie tu. Nie. Nie. W każdym przedsiębiorczości dema to nie. Mamy na 8%, tylko ciekawe. Wszystkie stawki podatkowe na max 4%. To chyba wszyscy wiemy, że będzie to 4%. Dobra. 4. Dobra. I teraz to wszystko musimy też zjechać na 4. Ajajaj. To się robi w małych miastach najlepiej, tak? A problem w tym, że ja nigdy nie miałem na tyle inteligentny, żeby to zrobić przy takich małych... A nie, bo to jest też od jakiejś tam ilości ludzi. No tak, to tak nie jest proste. A już myślałem, że sobie wycwanie. Let's play. I teraz play. I liczymy, że nam się to uda wygrać z systemem. Poczekajcie, coś mi tutaj telefon. Nie, telefon, nic nie ma ludzi. Dobra, teraz będziemy dużo w plecy. Chociaż jeszcze zarabiamy te 500 tysięcy. Nie wiem, jakim cudem. Naprawdę nie wiem, jakim cudem jeszcze... To jest magia City Skylines, tak. Podatki na 4%, a tam zarabiamy i tak 350 tysięcy. No właśnie, ludzie się chcą budować, ciekawe, co nie? Popyt nam wszystkie zada, do tego chciałem te popyty wykorzystać na maksa. Poczekaj. Utrzymaj przez 20 tygodni. Ojej, jak ja przeżyję przez 20 tygodni, to ja ci to dam, tak? To naprawdę będę zachwycony. Natomiast, jeżeli nie, to człowieku, wiesz, jak ja teraz dużo forsy, to jest, co jest, minus 146 tysięcy na... Chwila, bo jestem chyba ślepy. Czemu tam na dole ekranu pokazuje się minus 300 tysięcy? Minus 300 tysięcy. Ile lu... Patrzcie, jaki popyt. Czy wy to widzicie? 400... To jest patent na ludzi. Gorzej jest z tym, że tracę strasznie dużo forsy. Bardzo dużo forsy tracę. Jeżeli mi to się nie uda zrobić, to będę zły. To będę naprawdę zły. Faktem, że... Podczas tego magicznego czegoś to go z przodu miasta. Ale moje finanse tak ucierpią. Dobra, przemysł to się budować, to im tutaj dam, żeby się budował, co nie? Nie, jak już chcą, to im dam, tak? Ale minus 300 tysięcy. Jeden tydzień dopiero minął, o kurde. Poczekajcie, 20 tygodni na tym. Musiałbym mieć 6 milionów, żeby to przeżyć. Chyba. Okej, dobra. To nie jest dobrze. Poczekajcie, pauza. Jak już to dobimy, to jeszcze musimy przeżyć to. Czekaj, ile wydajemy na policję? Ale okej, policja 70 tysięcy, no zawsze coś, to nie. Wyrzucimy całą policję i żeby zrobić te dwa na raz. Może to nam coś da, ale nie wiem. Ale niestety wam nie powiem. Później trzeba będzie to wszystko włączać, to jest gorsze. Dobra, wyłącz. Słuchaj, nie ma dużo tej policji. To nasze miasto to dosyć niebezpieczne jest. Jak teraz tak patrzę, to tutaj to... Znaczy... Tutaj jest trochę lepiej, ale... O Boże, jakie wszystkie więzienia wyrzucam. To będzie ciekawe, no ciekawe, czy oni byli tacy zadowoleni, jak ja wyłączyłem im więzienie. To oni są szczęśliwi, że wszyscy ludzie uciekną. Wygrywamy wszystko, dobrze. Dobra, moja.
Poczekaj, tutaj jest kolejny helikopter. Tu mamy kolejną policję. Nie, tu. Tego właśnie, jak się to robi za późno, to jest tragedia. To jest tragedia finansowa. Dobra. Tutaj jest coś jeszcze. Aha. Gaze at a Z każdym gazelle. przyjemności Lock 9%. eyes with a lemur. Shake Chyba hands with a wyłączyliśmy gerbil. wszystko. At the city zoo, you can experience the wild and Zerknijmy. wildest exhibition yet. Come down this Wydatki na weekend to policję. meet our Najmniej jest newest 17 tysięcy, addition, a zobaczymy. three-toed sloth named Barbara. Poczekajcie, mamy tak dużo She'll pieniędzy, hook mamy you jakiś with her smile kredyt? and hook you again with her curved Zobacz to. toes, used to grab Zobacz to, trees in the człowieku. wild. After that, take a gander at another new species. A new type of Na bird mniej ludzi teraz chce previously już przychodzić, identified ale as a cały czas dużo different kind jest. of bird due to a zoological error. Fun Cały for czas the się whole dużo ludzi chce family. budować. Book now and get a free handful of pellets to feed the fish. Ach. Limit four per Powiem family wam while tak. supplies last. Szanse We na to, look że nam forward to to się dzisiaj seeing uda you with zrobić, to animals' jest living rooms painted to look bardzo, like bardzo home. mało. The city zoo. Wydatki na policję powinny zeszły w dół. Jednakże w każdym This is Mark, przyczynie official radio. nie chcę Eyeless zbytnio espion. dostać. It's time for another letter. This comes from Tony. 2 tygodnie Hello, minęły. Miss Public Service. I've been a Ja nie long-time fan mogę. of the great music you play. Jak ja to mam przez Regarding our 20 tygodni future utrzymać? education Ja bym system, musiał wszystkie I have a budynki w mieście correction. wyłączyć. If our kids start Całą at 12 komunikację age, wyłączyć. they will likely Tego reach się nie da zrobić. sufficient Ale age, zobaczcie, when they nawet can jak start their obniżyliśmy lives tak as bardzo public podatki, citizens by to i age tak handel nie 20 chce się without budować. using. Znaczy, że handlu jest naprawdę za dużo. Tony, your proposition is appealing, I popyt but I jest od doubt razu that children will wyrzucany. absorb abstract information any earlier than Nie, they nam already się to nie understand. uda. Ja wam to już Instead, I mówię. suggest we Co prawda 3 exclude tygodnie subjects już minęły, a that don't potrzebujemy comply 20 with life-time tygodni. laws, like domestic science, art and handicrafts, Ewident. okay? Jeśli coś możemy zrobić, to jest tylko to. Mamy już 13%. Z tą policją w sensie. Ale więcej to ja tego tutaj nie wyczynię, naprawdę. I tak jest nieźle, że tak długo nam się chyba to uda zrobić, ale. Ale serio. Ale serio, przez 20 tygodni brak podatków tak właściwie, to tego się nie da zrobić, człowieku. Ci uderz w głowę. No nie najlepiej to się zapowiada, powiem nie najlepiej. Powiem więcej, to się nie zapowiada nawet. A jak tam ty w ogóle? Jak tam rakieta? No, całkiem dobrze. Druga rakieta będzie się nazywać już po mojemu, nie ma mowy. To będzie. Będzie moja rakieta. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Avizo 2. Bo pierwsza rakieta już poleciała, co nie? Ności po wystrzeleniu. Nie, to jest taki błąd trochę w tłumaczeniu, ale dobra. Powiem tak. Nie, my wychodzimy z tego, bo to nam się nie uda w żadnym wypadku. Trzeba mieć 6 milionów. I może ci się uda. Czyli do tego jeszcze nam trochę jest. Podnieś to. Do 11, zaraz później zobaczymy ile powinno być. Tak jest trochę mniej niż było. Dobra. Czemu ja teraz to wziąłem jeszcze, jak mamy tyle forsy? No bo musimy wyhamować nasz minus. Może mam dziwne przecież, że każdy miał 12 tysięcy. Tak jesteśmy dużo na minusie. Jak tam jesteśmy ogólnie? Wszystkie stawki podatkowe na max 4%. Nie udało nam się. No cóż, kiedy indziej, jak bardzo dużo zdobymy forsy, to pogadamy, tak? Natomiast z sądem może by nam się udało, tak? Z tym mówię tylko może. Dobra, co teraz więcej zarabiamy? Bo to jest ewidentne, bo już jest tylko minus 50 tysięcy. Teraz zobaczcie, jak duże to miasto ciągnie z nas na te wszystkie usługi. Plus 17 tysięcy. A i tak podatki są znikome. Dobra, wy tu macie powoli problem z policją, więc póki jest powoli, jest dobrze. Dobrze, wracając do naszej budowy, możemy wrócić już do budowy miasta. Teraz, czemu zarabiamy 82 tysiące?
A bo tak ludzi dużo doszło w tym czasie chyba. Tak. Gdzie? Where? A tamto może się se robić. Tamto mam tylko jakieś korki kolejowe. Czekajcie, niemożliwe. Już się zrobiły korki? Nie. Bo gdzie wy stoicie w korkach? Co, nie gadaj? Nie. Nie gadaj, że ten zakręt dla... Nie, to nie jest ten zakręt. Czy wy widzicie to, że ja? Czy wy widzicie to, co ja? To jest straszne. To jest po prostu straszne. Tam jest korek przez węzeł, którego nie mogę nic z nim zrobić. No ja nie mogę. No ja kurde nie mogę. Dobra. Jedyne co ja mogę, to tutaj zmienimy ten węzeł, aby tutaj mi się to nigdy nie zepsuło, ale... Ale to jest najgorsze, co może się wydarzyć w mieście. Jak masz korek na węźle, którego nie możesz naprawić, bo został zbudowany poza granicami miasta. A ponieważ granice miasta są... No, jakie są, no to... No to masz babo placek. Dobra, poczekaj. To sobie wykręcimy. I tu, proszę bardzo. Tak, taki trochę inny będzie ten węzeł. Miejmy nadzieję, że teraz już nie będzie korku. Czy gdzieś jeszcze jest jakiś korek? Nie, no tu było jakiś... Tu jest coś. A, no tutaj to jest... To wszystko tutaj się ciągnie, tak. Na razie nam nie zagraża, więc jest dobrze. Wracając do rzeczy ważnych i ważniejszych. Właśnie. Tu będzie trzęsienie ziemi i tu się i tu budujemy naszą dzielnicę przemysłową. To tak, wracając do naszej dzielnicy przemysłowej. Oni tutaj w ogóle zaczynają powoli marudzić, że nie mają zbytnio komunikacji. Okej, rozwaliło nam torowisko. To nie jest najlepsze. Będę szczery, to nie jest najlepsze. Okej. No działaj, no działaj. Czekaj, ja sobie wejdę w mapkę. Mapkę bym widział, co tu się wydarzyło. Jeszcze trzęsie, przecież to miało być małe trzęsienie ziemi. Ale człowieku, w ogóle jak tam chcesz mieć czasem? Okej, no. No w miarę. Przyspieszmy to. Ale trzęsie. Tutaj idzie. Chyba tak. Okej, dobra. Koniec. Dziękuję bardzo. Naprawmy nasze torowisko i będzie dobrze. Czekaj, tu jest koniec torowiska. Tu jest początek torowiska. Tu się naprawia. I tu się naprawia. I jedziecie dalej. Normalnie. Dobra, świetnie. I jaki jest bilans naszego tej strat po tym czymś? Liczba ofiar 10? Co jest? Zniszczone budynki 7. Okej, dobra, w innych miejscach to musiało być, w całym mieście. Płonące drzewa 16, płonące budynki, drzewa. Zniszczone drogi, zniszczone kolej. Droga gdzieś jest zniszczona. No co ty, Josh, nie powiesz? Gdzie mi tu kurde drogę mogę zniszczyć? Czy może jakąś powodem, czy coś, ale drogę? Nie ma sensu tu. Jak to jest wszystko bardzo daleko od tego. Ale okay, mamy na szczęście tego, takie coś jak mapka. Zniszczy. Gdzie jest zniszczona droga? Tu gdzieś? No nie wiem. No nie widzę. Tutaj. Tutaj jest schron, to nie. Wszyscy zaczynają powoli marudzić na policję. Czy już zeszliśmy do tego 40%, dobra. Póki się nie wyprowadzałem, jest dobrze. O Boże, o Boże. Czy ktoś mi wytłumaczy, czemu aż tak dużo przemysłu chce się budować? Czy tu się po prostu wszyscy wyrzucili? Nie. Dobra, aby... Aha, tu jest podniesiony jeszcze. Zejdziemy z... na tym. Aby ich tu bardziej przyciągnąć. Żeby nie uciekali, mimo wszystko. Bo ja wiem, tak, źle postąpiłem idąc w tym kroku, ale cel uświęca środki, co nie? Ale cel uświęca środki, wy to dobrze wiecie. Dobra,
Tak, swoją drogą, ta droga tutaj nie musi być aż tak duża. Sumę ją trochę zmniejszymy. Bo tutaj ten przemysł aż takiego nie ma ciśnienia. I tu będzie zezuł. Ta, no bo tutaj dalej nic póki co nie ma. I nie przewiduję, żeby było dużo. Proszę bardzo, tu sobie przejedźmy. Takie, tu będzie takie teoretycznie zakątnie dzielnicy. Będziemy robić. Tej tutaj przemysłowej oczywiście, nie? Nie to, że wszystkiego. Okej, o dobra, wyjazd. I teraz tak, trzeba to podłączyć jakoś to z tym. Jakkolwiek, dobra, podłączone. I teraz stąd po wyłączeniu siatki możemy sobie robić normalnie drogę tak, aby tutaj to się jakoś tam budowało, tak? Dobrze, wracając do tego, tu jest nasza droga. Dokładnie. Tu jest też nasza droga. I tu jest nasza droga, tylko tak, ty, owszem, będziesz mieć tu zjazd w dół. Duży zjazd w dół. No takie. Proszę bardzo. Nie. Nie, zrobiłeś to źle. Zjazd po prostu zwykły w dół. Później tu jedziesz jeszcze więcej w dół. Czy tu mi się uda zrobić jakikolwiek ten zakręt? O, jest. Proszę bardzo. Wyłącz skrzyżowanie. Wyłącz skrzyżowanie. Tutaj nie trzeba wyłączać. Wyłącz skrzyżowanie. Tutaj podłącz. I tu im w ogóle komunikację jeszcze trzeba zrobić, ale tym się za chwilę zajmiemy. Dobra, halo ludzie, czemu wy wszyscy mi tu uciekacie, kurczę? Ja jestem dobry i wam cały czas obniżam podatki, a wy mi tu kurde uciekacie. Sąd, utrzymaj przez 5 tygodni. Dobra, jeżeli nie zejdziemy do poniżej 140 tysięcy, to ja to zrobię, tak? Bo chciałbym naprawdę już jeden z tych dwóch budynków móc postawić. Ale no naprawdę to jest trudne. Ale to naprawdę jest trudne utrzymać przez tak długi okres, to jest tak beznadziejne. Standardy w moim mieście. Ja ludzi trochę do czegoś innego przyzwyczaję. No ma, jesteśmy naprawdę... Nie jest jeszcze aż tak źle z tym, ile ludzi teraz już ucieka. Powiem to tak, nie jest jeszcze aż tak źle. Okej, nie, tu na razie nie buduj. Tu już się możecie budować tak. Jest tak duży popyt, że oni się będą budować gdziekolwiek im popadnie teraz. Tak, coś w tym jest. Tu jest ta dzielnica, tu się ta dzielnica... Zatem tutaj będzie nasz ten centralny port lotniczy na razie. Znaczy na razie tutaj jeszcze nic nie ma przygotowanego pod niego, ale on tu będzie. Dobra. Tu sobie zrobimy drogę i tu będzie więcej tego przemysłu. Tak, biura jakieś też możemy wybudować później, ale... Ale na razie się tym przemysłem zajmujemy. Tutaj, bo on też tutaj długo czekał na jakąś rozbudowę, więc... Więc mu dam, tak? Powiem, jestem dobry wujek, daję ci. Możesz się budować, proszę bardzo. Dobra. Zarabiamy nawet. Nawet zarabiamy. Przy tak tragicznych podatkach nawet zarabiamy. Okej. Okay. Tu jest w ogóle ta droga bardzo dziwnie. Znaczy, ta woda idzie bardzo dziwnie. Nie to, że coś, ale naprawdę, bardzo dziwnie idzie. No nie wiem, co jest w ogóle z telewizorem, bo nie wiem, codziennie mówi, żebym już wyłączył telewizor. Co z tego, że ja odcinki nagrywam X po X na raz? To nie jest ważne. No, tu podłącz, tu podłącz i tu podłącz. Dobrze, minus 3000. Czy my możemy już postawić to? Jeszcze 2 tygodnie, o kurde. Minus 3000 ludzi. To dużo. To jest naprawdę dużo. Jaka jest moja stawka policji teraz? Minus 3, to ma 64. Dobra. Dobra. Dużo. Jest źle. Włączymy jeden. Ten tu. Dobra? Bo park centralny byłby dobrze, gdyby działał normalnie. A, to się dzieje tam drogą. Bo straciliśmy naprawdę bardzo dużo ludzi. To jest kupa ludzi. Tylko dla jakiegoś arcydzieła architektury. Znaczy, no nie jest tylko dla jakiegoś, ale... Ale tak czy siak, to jest... Nasze Gotham City z tego zrobiliśmy. Tylko przestrzeńczość na platformie startowej. To niedobry początek. Wspomnę, ile was już tutaj jeździ? Liczba radiowozów, przestępczych w więzieniach. Od razu 11 wszystkich wpuściliśmy. No, nie dziwię się.
Poczekaj, nie, wrócić do budynku. 4, dobra, jesteśmy blisko. Jeszcze tydzień. Jeszcze tydzień, jesteśmy też na dużym minusie. No tak, bo wszyscy uciekają, nikt nie chce płacić podatków. Dobijmy do tego już, proszę. Nikt nie chce się już budować. Znaczy, może po prostu zużyliśmy już popyt, tak, to też możliwe. Ciekawe, jaką byśmy tutaj im komunikację dali, bo pociąg może tu teoretycznie przejechać długi w sumie. Mamy trochę forsy. Dobra. Powiedz, że już. Jest! Dobra. Sąd. My ciebie postawimy, nie wiem, na wzgórzu jakimś, gdzieś daleko od wszystkich ludzi. Sobie tutaj też wyrzuciliśmy? Nie musieliśmy nawet wyłączyć. Okej, jak jest... Jak jest, przeczytałem coś na komisariacie policji, to byłoby coś. Nie. Ten nie był wyłączony, ale jaja. A jest tu przestępczość. Dobra, włączamy wszystkie... Nie, najpierw postawmy budynek, bo może później zaraz to jeszcze coś mu się odwidzi. Dobra, gdzie postawimy sąd? No w ogóle jak taki nasz trochę też. Znaczy nie, to jest tak semi wyglądać. Bardziej. Postawimy go tutaj. Tu będzie ładnie wyglądać. Jesteśmy na pauzie, bo jest tragedia, jeżeli chodzi o podatki teraz. Tak, w ogóle tutaj trochę miała ta ulica się zmienić. No i tu się trochę zmieni. Proszę bardzo. Tu taka uliczka będzie. Nie to, że ja coś mam do sądu i że on naprawdę tak powinien wyglądać. Ale jak zrobimy to w ten sposób, to naprawdę będzie całkiem znacznie. Twoją też jest pomysł na jakieś nowe centrum medyczne do postawienia. Bo w ogóle budynek. Tutaj się zwie... Nie, to nie. To też można postawić dzisiaj. Laboratorium medyczne. Biochemicy i patący analizują próbki kliniczne i grupują pacjentów, a także tworzą nowe leki. Ej, to dobre jest. Do takich to parę w mieście by się przydało. Dobra, postawmy ten sejm. Sąd. Sejm. Nie wolno zbudować na wodzie. Weź się, człowieku, zam. taki to był dla mnie komunikat. Dobra. No teraz to już weź nie macie. Dawaj to, postaw to już tu. Już tu normalnie to. No. Z tej strony poczekaj. No idź pan. Mogę tu postawić? Mogę. Mamy nowe mamy. Za 650 tysięcy, czyli jeżeli... Poczekajcie. A, mamy 30... Jeszcze dziś możemy postawić to. Wracamy z podatkami. Znaczy tak, najpierw włączmy wszystkie nasze policje. Zacznijmy od tego. Bo miasto jest czerwone. A zielone się trzyma w portfelu, nie czerwone. Gdzie jest nasze budynki? O kurde, jak ja będę teraz ich szukać? Jak ja ich tu nie widzę. Kompletnie. Dobra, gdzieś na pewno tutaj. Tak, może jak wejdę tutaj w tą mapkę. O, jest, dobra. Tutaj mamy. Trzeba szukać po znaczkach po wyłączenia. Dobra, tutaj był. Dalej. Tu. Oj, helikoptery, to będzie to. Poczekajcie, zapisywanie gry. Helikoptery to się przydadzą. Oj, tak, na pewno. Dalej, gdzie jeszcze jakieś policja jest? Tutaj jest. Duża policja. Dalej, tu jest. Minus 7 tysięcy. Mieliśmy zejść max trochę mniej. Dobra, ale przynajmniej tyle mamy. Mamy przynajmniej jedno, tak? No okej. Tutaj jest jakaś kolejna policja, dobra. Tak, tutaj to dużo jej tam policji montowywaliśmy, nie wiem czemu. Tu po prostu nikogo chyba nie ma. Dalej, policja tu. Dobra, czekaj, tu jest policja jedna. Tu nie widzę w ogóle więcej policji. Tak, tu chyba nie ma więcej policji. Tu sobie postawimy po prostu nową. No, wracając do meritum. Gdzie jest kolejne budynki wyłączone? Okej, tu. Tu helikoptery wyłączone, dobra. Rozumiem.
Tu jest jakiś małe coś. Tutaj mamy policję. Tu mamy policję, więzienie. I to są już wszystkie włączone, tak? No bo nie widzę tu jeszcze komunikatów, żeby gdzieś był jakiś budynek wyłączony. Włączmy play. Zobaczmy, gdzie jest źle z policją. Teraz. W sensie w zasięgu. Tu w tym przemyśle nie ma żadnego? Ej, to jest trochę dziwne. Żeby tu nie było żadnego. Jest to możliwe, że tu nie ma żadnego. To tak wygląda, jakby tu nie było żadnego. Dobra, macie wy tutaj jeszcze jeden. Teraz to będzie najbardziej bezpieczne miasto na świecie, jak odbijemy się od tego dołka. Nawet tutaj jest niebezpiecznie, o kurcze. Tutaj to jest rzadko, żeby coś dojechało, więc tu musimy wam postawić własną policję. Tak, my mamy jeszcze taki budynek jak agencja wywiadu. W tym budynku szukają gromadzi się informacji i prowadzi inwigilację twojego regionu. To też się na pewno przyda później. Minus 10 tysięcy! Kurde! A mówiłem, że dzisiaj naprawdę było dobrze. Ja nie mogę, no. Ludzie, wracajcie! Już jest dobrze! Powoli idzie w dobrym kierunku. Mam już 50. Więc. O Boże. Jesteśmy na bardzo dużym minusie. Nikt nie chce się wprowadzać do tego miasta. Znaczy. Jest popyt na ludzi. To jest. Uciekać. Tak, z panego mamy ten budynek, a tutaj jakoś tak nie widzę, żeby to działało. Dobra, wiemy, jak możemy jeszcze podziałać na tą policję. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jedźcie, ile żeś wlezie. Tylko, że też proszę o więcej podatków. Dobra. I dajmy, aby tutaj się oni mogli bardziej budować. Skoro chcą. Skoro nie widzą, że wszyscy się wprowadzają, to czy mogę nie dołożyć? Proszę bardzo. Ciach, ciach. Czekaj, czy tu masz prąd? Masz prąd, dobra, świetnie. I tutaj się możecie budować. Ale popyt jest na tyle duży, że oni tu się będą pojawiać mimo wszystko. Dobra. To jest naprawdę dobre. To, co tutaj się wydarzyło. Dobra, podciągnijmy do ciebie wodę. Już jest koniec 3000, dobra, zaraz będą gdzieś pojechać. Ale do tych mieliśmy już tyle ludzi, kurde. Znaczy, będziemy jeszcze skok przyspieszenia, które tam zrobi, tam rzeczywiście będzie dużo ludzi teraz, jeszcze w przyszłości. Ale mieliśmy już dużo. I to mnie najbardziej boli, że my mieliśmy. I straciliśmy. Nie wał. Czemu tu się w ogóle nie pojawia nic? Średni kanał. Średni kanał. Nabrzeże, no. O, dokładnie. Coś takiego do mnie się przyda. Tak, gdzie jest radio? Coś się przycięło. Coś się nawet z tym przycięło. Dobra, oj, 44 minuta odcinka. To tak, jak widzicie, odbiliśmy się od dołka. Więc jest dobrze. Mamy coś takiego jak centrum medyczne. Potrzebujemy do tego 650 tysięcy. Jak to w ogóle wygląda? Centrum medyczne powstanie w naszym nowym miejscu medycznym, którym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Nie dzisiaj, już na pewno dzisiaj się nie zajmiemy tym. Kolejny odcinek będzie weekend. I w tym oto kolejnym odcinku zbudujemy sobie może gdzieś tutaj, albo nie wiem jeszcze gdzie. Zbudujemy sobie nowe takie centrum tylko i wyłącznie medyczne, gdzie właśnie będą te budynki i będą też stąd budynki, te tutaj, te nowe, będą się dziać, tylko mi się trochę przycięła gra. O, dokładnie. Tutaj, proszę bardzo, helikoptery, kryokrypty, laboratoria medyczne i tutaj właśnie te też takie nowsze budynki będą, bo czemu by nie? Tutaj na koniec postawimy tylko jeszcze basen publiczny, bo tutaj może się spodobać, co nie? Kto by nie chciał basenu publicznego, proszę. Proszę, proszę was. Każdy by chciał. W swojej okolicy. Czekajcie, przenieśmy tu trochę. Tutaj się możecie budować. Tutaj. Stąd odcięliśmy, tak?
Teraz nikt nie będzie mieć wody. Dobra, tak jak mówiłem, jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No teraz musimy odbić z tego dołka, bo nam się naprawdę dużo ludzi wyprowadziło i przemysł i wszystko. Ajajaj, nie mieli takich dołków, tak mi się przynajmniej wydaje. Cześć!